Państwa czas przekazać te informacje, kto za moment otrzyma tę statuetkę. Otóż jednoznacznie Państwo zadecydowali, wysyłając SMS-y. Drugą edycję The Voice Kids wygrywa! Drodzy Państwo, Ania Dąbrowska! Aniu Dąbrowska! Jesteś pilnie poszukiwana na scenie. Aniu, chodź do nas! Daj nam szansę Cię wyściskać. Słońce, gratulacje! Chodź, zobacz, to jest Twój moment. Twoja statuetka. Ania Dąbrowska. Proszę Państwa, ale to nie jest jedyna nagroda. Wiadomo, że teraz trzeba zlądować w ramionach Cleo. Cleo, która dowiedziała się na 6 godzin przed nagraniem programu, że będzie w nim uczestniczyć, właśnie go wygrywa ze swoją uczestniczką. Proszę Państwa, to nie jedyna nagroda. Ania, chodź szybko tutaj do nas. Zobacz, co się dzieje. Tam stoi Roxy Węgiel, która ma w dłoniach kontrakt fonograficzny. Zgadnij dla kogo. Panie prezesie, czy pan ma stosowny instrument do podpisania? Ja mam. Bo jak nie, to my też mamy. Proszę bardzo, będzie od Basi. Tu wpisz swoje imię, zrób to jak najszybciej. Ja ci przytrzymam statuetkę na dosłownie chwilę. Proszę bardzo. Nazywasz się Ania Dąbrowska, jakbyś z emocji zapomniała. Okej, świetnie. Panie prezesie, to jest pod pańskim nadzorem, więc tu uwiarygodniamy ten kontrakt. Następna nagroda, uwaga! Dziewczyny się całują, a to nie koniec. Roxy, dziękuję ci. Zobaczcie, co się dzieje. Antek przynosi 50 tysięcy złotych dla ciebie. Też trzeba się podpisać. Uwaga, uwaga, jest podpis na czeku. Nagroda finansowa. Jeszcze to nie koniec. Zobacz, co ma Janek. Trzecia nagroda dla ciebie od Playa. Proszę bardzo, Junior Box. Ale już jej nie musisz zabierać. Antek ją dla ciebie przytrzyma. Posłuchaj, moja kochana, zobacz, tu pod pachą mam dla ciebie twoje podstawowe narzędzie pracy. Weź je. My wszyscy przytrzymamy to, zachowamy, zaraz dostaniesz statuetkę, ale teraz zostawiamy cię na scenie i proszę, zaśpiewaj dla nas to, co sprawiło, że wygrałaś. Panie i panowie, Ania Dąbrowska! Kładę wszystko na nią. Dałam się zatracić, marzyć, mieć plan. Mówili, że świat tak wyszła. Szukamy światełka jak ćma. A wokoło czarna, czarna jest mgła. Wciąż po to zwycięstwo ma dla niej podwójną wartość i znaczenie. To była zwyciężczyni drugiej edycji The Voice Kids.